Jak położyć uczucia spać? Stefanek i Krzysiu nie mogli się doczekać rana. W końcu dziadek, który wie wszystko, co trzeba, obiecał im powiedzieć: Jak można położyć uczucia spać? Byli tacy ciekawi, jak to się robi. Wiedzieli już przecież, jakie uczucia mieszkają w ich serduszku. Wiedzieli, kiedy uczucia się budzą. Ale jak je położyć spać? Pobiegli do sypialni dziadka, ale. dziadka już nie było musiał wcześniej wyjść. Jak to? pomyślał Stefanek. To tak cały dzień mamy nie wiedzieć, jak się kładzie uczucia spać? To niesprawiedliwe. Ale cóż było zrobić? Trzeba było iść do przedszkola. Tym razem do przedszkola odprowadził małe serduszka tatuś Stefanka. Szli sobie spokojnie ulicą, aż nagle wyskoczył wielki pies. W serduszku Stefanka obudziło się uczucie strachu. Szybko stanął za swoim tatusiem i odkrył coś niesamowitego. Kiedy pies szczekał, to w jego serduszku obudziło się uczucie strachu. Ale kiedy stanął za tatusiem i mocno go trzymał, to uczucie strachu pomalutku szło spać. Krzysiu również to zauważył. Od razu chwycił tatę Stefanka za nogę, i również w jego serduszku uczucie strachu poszło pomału spać, ale wolniej, bo jednak to był cudzy tata, a nie swój. Stefanek spojrzał na swojego kolegę pytającym wzrokiem. Od razu zrozumiał. Krzysiu też to odkrył. Krzysiu, czy twoje uczucie strachu również poszło po chwili spać, kiedy złapałeś mojego tatę za nogę? Tak, odpowiedział Krzysiu. Krzysiu, to w ten sposób można położyć uczucia spać. To chciał nam powiedzieć dziadek. Jakie to wspaniałe odkrycie. Krzysiu również był dumny z ich wspólnego odkrycia i od razu postanowił, że będą obserwować inne dzieci i spróbują położyć ich uczucia spać. Tatuś przysłuchiwał się uważnie rozmowie maluchów, ale nie bardzo rozumiał, co tak ważnego się wydarzyło. Pogonił ich tylko, żeby szybciej poszli do przedszkola. W przedszkolu zobaczyli ich koleżankę Marysię. Siedziała w kącie i płakała. Stefanek powiedział do Krzysia: Patrz, w jej serduszku obudziło się uczucie smutku. I chyba wiem, jak można je położyć spać. Chodź ze mną. Stefanek wspaniały miał pomysł, ale koleżanka Marysi go uprzedziła. Wzięła najładniejszą lalkę z półki, podeszła do koleżanki. Podała jej lalkę, powiedziała kilka miłych słów i przytuliła Marysię. Efekt był niemal natychmiastowy. Marysia jeszcze miała łzy w oczach, ale pojawił się już malutki uśmiech, który stawał się coraz większy i większy, a po kilku miłych słowach koleżanki miała już całą roześmianą buzię. Po uczuciu smutku nie było już ani śladu. Widzisz, Krzysiu? Tak można położyć spać uczucie smutku. Też tak chciałem zrobić, ale nie zdążyłem, powiedział. Chwilkę później ich pani z przedszkola, Matylda, najcieplejsze serduszko w krainie, chciała przeczytać dzieciom bajkę. Ale nikt nie chciał słuchać. Dzieci biegały, bawiły się klockami i krzyczały. Nikt nie zwrócił uwagi na kochaną panią. Podniosła więc trochę głos i miała groźną minę. Krzysiu powiedział do Stefanka: Patrz, Stefanku, w serduszku naszej pani obudziło się uczucie złości. Ale ja wiem, jak można je położyć spać. Chodź ze mną. Stefanek poszedł za Krzysiem, a on podszedł do pani i powiedział jej tak. Kochana pani Matyldo. W pani serduszku obudziło się uczucie złości, ale proszę się nie martwić. Wiem, jak można je z powrotem położyć spać. I przytulił się mocno do pani, a razem z nim Stefanek. Kiedy inne dzieci to zobaczyły, od razu pobiegły do swojej ulubionej pani i również się przytuliły i powiedziały przepraszamy. Twarz pani Matyldy nie była już zazłoszczona. Jej uczucie złości poszło spać, i pozostał tylko wielki uśmiech. Krzysiu był z siebie dumny. Okazało się, że potrafi położyć spać uczucie złości nawet u kogoś dorosłego, nie tylko u koleżanki. Stefanek nie mógł wyjść z podziwu. Dzisiejsze odkrycie było naprawdę wspaniałe. Nie tylko wiedzą, jakie uczucia budzą się w serduszkach, ale dowiedzieli się również, jak można je położyć spać. Kiedy się boją, mogą poszukać taty lub mamy. Kiedy ktoś jest smutny, to można go przytulić i podać zabawkę. A kiedy u kogoś obudziła się złość, to można taką osobę przytulić i przeprosić. Stefanek nie mógł się doczekać, aż pobiegnie do swojego dziadka i wszystko mu opowie. Stefanek po powrocie do domu opowiedział o wszystkim ze szczegółami swojemu dziadkowi. Ten słuchał uważnie, a na twarzy malował się wielki podziw dla małego serduszka. Kto by powiedział, że Stefanek będzie tak mądrym chłopczykiem? Stefanku. Już jest czas. Jutro powiem ci o czymś bardzo ważnym, ale i trudnym. Dowiesz się, że czasem możemy niestety stawać się zielonymi serduszkami. Ale jak to, dziadku, zielonymi? Dlaczego? Wszystko w swoim czasie, Stefanku. Ale, dziadku, ja chcę wiedzieć już dzisiaj. Dziadek ucałował malucha w czoło, przykrył kołderką i szeroko się uśmiechnął. Stefanek usłyszał jedynie szept dziadka. Wszystko w swoim czasie, Stefanku, i zasnął. Szukasz ciekawych i wartościowych filmów dla dzieci? Odwiedź VOD.promyczek.pl